jak to mówili na tym? Czekaj, pieniądze to nie wszystko? Jak to było? Boże, ta babcia mówiła, jak w kościele. Ty, szanowni państwo, tu Mercedesie to jak w kościele. Tak, cichutko. Cichutko, wygodnie, rewelacyjnie. On oczywiście już jeździ na gazie. Nie słychać, że jedzie, tak. Ty, oczywiście. W ogóle, tak, mam problem taki, że w ogóle nie słyszę. Ciężko się odnaleźć w takim samochodzie. Każdy, to jest, zresztą nie tak, może to jest klasa premium. Więc on jest już przyłożony, jest jakoś, duża jakość przyłożona do wszystkiego, tak? Tak, ojej. Wykończenie, no i oczywiście, kurczę, praca. No zobacz, jakie cichusieńki. A wiesz, że to jest 2007 rocznik? Tak, 2007 rocznik, tak. 5,5 litra V8. Ale powiem ci, perełka. I teraz, szanowni państwo, Jedziemy zrobić jazdę testową, tak, oczywiście przed oddaniem, jak w każdym aucie. Tak. Nie znaczy to, że robimy to tylko w Mercedesach, żeby się przejechać. Sprawdzamy każde jedno auto po montażu. Więc żeby to nie jest tak, że chcemy, wiesz co, jakby świata, tak, zażyć. Dokładnie. Luksusu. Sprawdzamy każde jedno auto, każde auto przechodzi taką samą procedurę u nas. Żeby mieć pewność, dokładnie, że jest żeby po prostu mieć, żeby może nie tak, żeby klient miał pewność, że odbiera od nas auto, którym da się jeździć. I że tak, pracuje profesjonalnie. Dokładnie, i pracuje tak samo jak na benzynie, że nie ma żadnych tam odczuwalnych zmian. Aha. Jezu, ale piękny. Powiem ci, że ja nie jestem... Auto klasy premium. No, jest pięknie. Popatrzcie państwo, jaki wyjątkowy. Tak. Bo wiesz, to, że jedzie profesjonalnie, komfortowo i super, no to wiadomo co, montowane w ekipę. Dokładnie. To jak ma jechać? Jak niekomfortowo. Nie no, wszystko możemy sobie szeptać, wiesz? W tym aucie możemy sobie szeptać. Trzeba właśnie używać dużej siły głosu. Śmiać, a nie tak wrzeszczeć jak zawsze. Czyli to auto, szanowni państwo, stwarza ogromne możliwości. Powiedz mi, ile ono spala? A więc spalanie oczywiście nie będzie małe. Nie? Znaczy nie tak, spalanie będzie na pewno tanie w porównaniu do benzyny. A więc spalanie benzyny to jest 20 litrów, spalanie gazu 22 litry. O. Tylko że no, miejmy na uwadze to, że jest już teraz połowa taniej, tak? No tak, bo mój drogi, różnica z tego, że się jeździ na gazie, a nie na benzynce, to wyobraź sobie 530 dokładnie. Zyla na 1000 kilometrów. Tak, no, koszt oczywiście jest dosyć poważny instalacji, bo to jest 6200 zł plus dopłata około 200-250 no tak. zł za większy zbiornik. Ale... Zbiornik ma 72 litry, tak. Ale tak, robi nam się auto oszczędne, z dużą mocą, o dużym zasięgu. Duży dystans na gazie, właśnie. Czyli ma wszystko tak jak powinno. Teraz właśnie się zrobiło z auta, kurczę, nie dość, że jest ekskluzywne. No. Duża jeszcze, moc, tak. No to jeszcze się zrobiło tanie, że można sobie pojechać wszędzie, że tak powiem. Coś niesamowitego. Dokładnie. Jestem w szoku, bo rzeczywiście auto boskie. Może jeszcze powiedzmy o koszcie instalacji, bo to jest 6200 zł, chyba już wspomniałem. Tak, wcześniej. Tylko że musisz powiedzieć, że trzeba rozpatrywać to w ten sposób, że tutaj jest 6200, ale spożycie gazu czy benzyny w tym momencie, dokładnie. Znaczy benzyny jest tak ogromne, że ono się zwróci całkowity koszt po 11700, tak, 11 około 12 tysięcy kilometrów. Tak. Ale tutaj patrzmy już to w ten sposób, że klient, który kupuje sobie taki samochód, to dla niego 6200 zł nie jest zbyt dużą kwotą, prawda? Tak jakby normalny Kowalski kupił sobie samochód tam za 6-7 tysięcy i włożył do niego instalację ze zwykłą za 2800. Tak. To porównujmy to w ten sposób. No tak, tym bardziej, że rzeczywiście tutaj świetny poruszyłeś temat. To, że ktoś montuje instalację gazową do takiego samochodu, to nie znaczy, że jest biedny, tylko jest mądrym człowiekiem. Zawsze te pieniądze można sobie przeznaczyć na jakieś inne pożyteczniejsze. Może bardziej, kurczę, jakieś komfortowe przyjemności, tak? Na przykład na przyjemność, na głupią wycieczkę, tak? No, bo oszczędności się będą robić z każdego tankowania. Tak, na każdym kilometrze. No, dokładnie. Także zobaczcie państwo, po prostu to jest taki komfort jazdy tym samochodem. Właśnie, można sobie teraz jeździć i nie patrzeć. I nie patrzeć, bo jak wskazówkę będzie się opada, tylko jedziemy. Nie ze stresem, tak, Matko Boska. Albo wiesz, na gazie. Tak, na gazie. Naprawdę cudnie. Także to jest podróż komfortowo, fantastyczna. Jeszcze nam tylko światło szczeliło. No niestety, ale poczekamy. Poczekamy. Ty, ale to wiesz, miękka mechanika, to tyle lat to było, prawda, już się ruszymy, ale już miał wszystko, nie? Patrz, jak to jest wszystko detaliki, jak jest ze smakiem. Zobacz, tu berzyk z jakimś drewienkiem, coś. Ale wszystko jest wykończone, kurczę, szycie. A teraz wiesz, już jest wykończony na miarę. Ma instalację gazową. Jest wykończony, tak, jest już teraz. Instalacja jest, kurczę, na poziomie samochodu, w ten sposób. Tak. A jeszcze musisz dodać, że montowana w firmie, która nie odstaje jednemu i drugiemu. Znaczy montowana w firmie, która, zaznaczam, ma najprawdopodobniej najlepsze recenzje w Warszawie. Jak to w Warszawie? To... Chyba w Polsce. No znaczy nie tak. Najwięcej klientów przyjeżdża z Warszawy i mówią, że mamy najlepsze recenzje. Nie wysałem to sobie z palca, tylko taka jest opinia klientów, którzy do nas przyjeżdżają. Więc no chyba, że czytają na jakichś pseudoforach, to tam mamy najgorsze. Oj tak, ale to klienci, którzy nawet czytają to, przyjeżdżają do nas, żeby nie zrażając się tym, bo kurczę i tak wiedzą, że jest inaczej. Bo to, że ktoś sobie wstawi jedną recenzję czy tam dwie, to fakt faktem nigdy w życiu nie zadowolimy wszystkich, tak? Nie. Weźmy to pod uwagę, więc... No niektórzy tam sobie piszą, to niech piszą. A rzeczywistość no i tak robimy inna. Swoje właśnie, bo tutaj nie świadectwem jest to, co piszą na forach, tylko raczej praca wykonana i zadowolenie klientów, więc dla mnie to mogą sobie pisać. To są i tak pojedyncze osoby. I to są i tak jakby klienci, którzy do nas trafiają. Tak. Następna rzecz jest taka, że i tak zazwyczaj dementujemy to, co tam oni o nas na baz. No wiesz, dementujemy swoją dobrą pracą. Staramy się, tak, no. To jakoś tam zdementować, czy jakoś wyjaśnić niektóre rzeczy. Oczywiście, poza tym jedna, to jest najlepsze, słuchaj, to jest najlepsza recenzja, ten samochód. Wątpię, żeby takiego Staszka przyjechał taki Mercedes do stodoły, żeby założył mu gaz. No tak, ale takie stodoły, wiesz, kreują się za przeproszeniem na takich fachurów. No tak, może w takich stodołach są pewnie bardzo dobre opinie. Bo oni robią polonezy, cinquecento, to tam się nie da nic popsuć. Ty, ale też sobie, wiesz... Robią, piszą co chcą. Dziękuję Mariusz, to była piękna sprawa. I zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na YouTube. Tak!